Podczas wyjazdowego spotkania Odry Wodzisław po raz kolejny zapachniało ekstraklasą. To wszystko za sprawą stadionu Podbeskidzia Bielsko-Biała, na którym swoje mecze rozgrywa BKS. Obiekt ten nabiera naprawdę ładnych kształtów i już niedługo będzie całkiem ładnym stadionem. Z Podbeskidziem na tym stadionie mierzyliśmy się jeszcze nie tak dawno, bo w rozgrywkach pierwszej ligi. Tym razem przyszło nam jednak zmierzyć się z BKS-em, który cały czas marzy o awansie do drugiej ligi. Gospodarze chcieli za wszelką cenę wygrać, a Odra, choć nie była faworytem w tym spotkaniu, na pewno chciała zapunktować. Debiut w roli pierwszego trenera przypadł również Grzegorzowi Jakoszowi, który będzie teraz grającym trenerem. Jedenastka, na którą zdecydował się Grzegorz Jakosz, prezentuje się następująco. W bramce Tomasz Bąkowski, dalej Karol Bochenek, Piotr Sławik, Marcin Grabowski, Dawid Gojny, Artur Gać. W pomocy Marek Walczak, Tomasz Kukla, Grzegorz Jakosz i Paweł Polak. W ataku zagra Mateusz Balcer. Na ławce rezerwowych zasiądą Semeniuk, Czogalik, Skoczyk, Łoda i Górnicki. A w pierwszej połowie obie drużyny stworzyły sobie ciekawe sytuacje, aczkolwiek nie były one tak klarowne jak w połowie drugiej. Dopiero pod koniec pierwszej odsłony gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, ale Marcin Kocur minął Tomasza Bąkowskiego, ale uderzenie zatrzymało się na słupku bramki Odry. Chwilę później kolejna szansa, w bramce jednak dobrze Bąkowski. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą odsłonę, bo to, co najważniejsze, działo się w połowie drugiej. W bramce Odry, tak jak i przez całą rundę, bardzo dobrze prezentował się Tomasz Bąkowski. W początkowych fragmentach drugiej odsłony Odra naprawdę zaskoczyła BKS, który był mocno zagubiony na boisku. Gospodarze chyba nie spodziewali się tak otwartej gry ze strony podopiecznych Grzegorza Jakosza. Walczak zagrywa w pole karne, tam świetną sytuację miał Artur Gać, ale obrońca lub pomocnik Odry fatalnie chybił. Gospodarze próbują odpowiedzieć swoją akcją, ale Odra przejmuje piłkę i wychodzi z szybkim kontratakiem. Jakosz na prawo do Walczaka. Ten rusza w stronę bramki Krzysztofa Kozika, wrzuca w pole karne, tam jest Paweł Polak, który jednak nie zdołał opanować tej piłki. Po raz kolejny Odra. Na lewej stronie Gać z Jakoszem. Dośrodkowuje ten pierwszy. Jest Marek Walczak, zbiega na 18 metr. Uderzenie zablokowane. Aktywny w tym meczu Walczak zagrywa do Balcera. Uderzenie po raz kolejny z 18 metrów. Tym razem nad bramką. Próbuje BKS. Ładna akcja. Ale Bąkowski nie musiał nawet interweniować. Walczak w środku pola zagrywa do Mateusza Balcera. Balcer zostawia piłkę Polakowi. Ten do tyłu do Jakosza, który na lewym skrzydle uruchamia Artura Gacia. Dośrodkowanie w pole karne. Tam fatalny błąd popełnia Krzysztof Kozik. Nie zorientował się w tej sytuacji Marek Walczak. A szkoda, bo mogło być 0-1. Ale to, o czym warto wspomnieć w tej akcji, to ręka zawodnika BKS-u. I to naprawdę ewidentna, która kwalifikowała się na rzut karny. Jeden z zawodników Odry zasugerował sędziemu podczas spotkania, że było tam zagranie ręką. Sędzia na to odparł. No i co z tego? No myślę, że tam błąd sędziego, karny. Ewidentny karny? Ewidentny karny. Tak myślę. Dzisiaj myślę, że sędziowie wiele błędów popełniali, tam dużo było fauli, zwłaszcza byliśmy popychani rękami od tyłu, no ale no co zrobić. O bezkarności sędziów na tym poziomie rozgrywek chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 74. minuta meczu. Marcin Kocur, który ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę, znajduje się na 20 metrze i pięknie uderza na bramkę Bąkowskiego, nie dając mu większych szans. BKS wychodzi na prowadzenie po efektownej bramce Kocura. Odra szukała kontaktowej bramki. Akcja na lewym skrzydle. Tam Dawid Gojny zagrywa ją do Artura Gacia, który walczy z obrońcą BKS-u. Czy było tam zagranie ręką? Ta powtórka do końca nie daje nam odpowiedzi na to pytanie.
Odra mocno się otworzyła, szukając bramki, a to stwarzało sytuację gospodarzom. Mieli ich naprawdę kilka, ale nie udało im się pokonać Bąkowskiego. To ostatnia szansa Odry. Gojny na prawo do Bochenka. Ten zgrywa do Pawła Polaka. Ładny strzał, ale bez problemu łapie Krzysztof Kozik. To już 90. minuta. Zbyt słaby strzał, by pokonać bramkarza Odry. Kolejna próba już lepszej jakości, ale wynik w tym meczu się nie zmienił. A trener Jan Furlepa dość długo rozmawiał po meczu z Grzegorzem Jakoszem, którego zdaje się podnosił na duchu, bo Odra nie musi się wstydzić tego występu. Nie udało się jednak zdobyć punktów i to jest największy minus tego spotkania. Oby po trzy oczka udało się sięgnąć w najbliższy wtorek o godzinie 18 w spotkaniu z LZS-em Leśnica przy Bogumińskiej 8.